Widzimy, jak skromniutko przedstawia się zdobycz punktowa Torunian. Tylko 7 w 10 spotkaniach. No i dzisiaj będzie Torunia, ale dopiero tu w Toruniu, teraz w pierwszym meczu będą kibice mogli go zobaczyć. No i Łukasz Zachariasz po tym niefortunnym trafieniu krążkiem. Jest gol! Numer 66 to kapitan Jakub Witecki. Przejechał, wymanewrował obronę toruńską, no i uderzeniem z nadgarstka w samo okienko pokonuje Michała Plaskiewicza. Szybko rozpoczął. Bramka numer 2. Numer 65 tym razem. Mateusz Bryk podwyższa wynik spotkania na 2-0. No i Zacharenko roluje po bandzie. Jest tam z przodu jeden z zawodników toruńskich. Jest gol! Ależ pięknie powalczył. To jest chyba Michał Kalinowski. Zaraz się przekonamy dokładnie. No ale dał tlen toruńskiej drużynie. Michał Kalinowski zdobywa bramkę kontaktową. Marcin Kolusz na niebieskiej. Teraz Kuzin. Czy będzie 3-1? Tak. Okazuje się, że w tej przewadze Tyszanie potrafili sobie poradzić z defensywą drużyny toruńskiej. No i zawodnik Batumi pociecha. Kuchnicki, wychodzą 2-1 zawodnicy toruńscy. Bartosz Fraszko! Jest gol między nogami, między parkanami Żigardiego ze stoickim spokojem. Bartosz Fraszko strzela bramkę numer 2 dla toruńskiej drużyny. Cieszą się kibice, ponieważ tak jak wspominałem, w tym sezonie mogą po raz pierwszy na własne oczy tutaj na Tortorze widzieć tego młodego, zdolnego zawodnika. Zresztą zdolnego miał również tatę. No i teraz no, wśród tweetujących mamy ewidentną przewagę z kibiców dopingujących zespół z Torunia, no ale kciuki będą przydawały się zaciśnięte jeszcze mocniej, ponieważ Toruń teraz musi odrabiać dwie bramki straty. Ponieważ przed chwileczką na 4-2 podwyższył zawodnik oznaczony numerem 77 Mateusz Bepierz, wychowanek Legii Warszawa. Tyskich. No może to nadużycie, ostudził się głowy, no ale pewno z większym spokojem będą kontynuowali ten mecz. 3 minuty 22 sekundy do zakończenia trzeciej tercji, a teraz jeszcze podwyższają gracze z Górnego Śląska na 5-2 i chyba Torunianie muszą pożegnać się z marzeniami o dobrym wyniku. No, pokazał, że wygrywać z Torunianami na inaugurację potrafi. Natomiast zabrzmiała przed chwileczką ostatnia syrena w tym spotkaniu. GKS Tychy wygrywa z Nestą Mires 5-2, a my dziękujemy Państwu za uwagę. Żegnajmy.